witajcie kochani, no i mamy mrozy, ja się wziąłem za porządki, no bo tutaj dostać się do chłodni, która jest uszkodzona, może ją, moi drodzy, w najbliższym czasie naprawimy. No i cóż, mam teraz do schowania folię, pozostałości po projekcie truskawkowym. Chciałem wam pokazać te nacięcia. Raz, dwa, trzy, cztery nacięcia. Ziemia, to te truskawki też później były brudne. No a teraz przez te 5 lat widzę, że sporo się zmieniło. Już można kupić gotowe produkty z otworami. No cóż, wiercie za robotę. Miłego oglądania dzisiejszego odcinka. Powiem wam, że mam same plusy, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału Owocowa Pasja. Codziennie materiał o 6 rano i mobilizuję mnie do tego, by właśnie tworzyć dla was treści. No dzisiaj się wziąłem za robotę. Miotła, to kiedyś, parę lat temu, jako rózga na gwiazdkę i mówię, dobra, tą rózgą zrobię robotę. No i po dobrych 30 latach następne pokolenie bierze, moi drodzy, tutaj magazyn i chcę tutaj pięknie wysprzątać. No i cóż, kurzę, zamiatam, ale myślę, że dzisiaj zrobimy bardzo ważną robotę i już czuję satysfakcję, spełnienie, bo trochę podziałamy dzisiaj, jutro w magazynie posprzątamy, a później pójdziemy, moi drodzy, do roboty na plantację. Chcę pracować, nauczyłem się chyba tej pracowitości i chyba bardzo dobrze, moi drodzy. Zobaczymy, jakie będzie zakończenie dzisiejszego odcinka. Czy w dobrym humorze, czy w kiepskim, ale sporo wywożenia na łopatę. No, nazbierało się. No i mamy noże zużyte. Widzicie, w kamienie uderza i się uszkadzają. Noże i złamane. Mamy ciekawe znalezisko pod schodami. Noże używane, nowe. Ale fajnie, przydadzą się. Odcinek się nie kończy, moi drodzy, bo pokażę wam, co przy sprzątaniu znalazłem. No bańkę. Bańkę na mleko, ale fajnie zamykaną, może fajnie otwieraną, no bo się wysuwa. I mam zamiar ją, moi drodzy, wyczyścić, no i będę miał pamiątkę. No i powiem wam szczerze, że zadowolony jestem, że robotę zacząłem od najgorszego. No jutro będzie z górki i myślę, że za parę dni nagramy materiał o chłodni w magazynie. No i może ją się naprawi, zobaczymy. W każdym bądź razie dzisiejszy dzień uważam za udany, cały zakurzony. Teraz z przyjemnością idę się, moi drodzy, myć, montować materiał na rano. No i cóż, widzimy się jutro. Jakie specjalne przesłanie dla widzów? No chyba dzisiaj nic już nie wymyślę. Ale to co wiemy wszyscy. Jak się zacznie robić coś, co nam się nie chce robić, to później otrzymujemy nagrodę, moi drodzy, z naszej głowy, dobrym nastrojem, dużą ilością endorfin. I wtedy jest okej. Okay.